Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, zatrąbcie na rogu. Gdy zdarzają się katastrofy, ludzie zadają pytania, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego jedni giną, a inni zostają ocaleni? Czy możemy się czegoś nauczyć z tego nieszczęścia? Joel najwyraźniej zaznaczył, że plaga szarańczy ma skierować uwagę ludzi na Boży plan. W pierwszym rozdziale księgi Joela natchniony prorok wskazywał, że kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazł się naród, odzwierciedlała jego duchowy stan. Szarańcza nie pozostawiła nic, co można było ofiarować Panu. Ofiary z mąki i wina były częścią codziennego rytuału świątyni zgodnie ze wskazówkami zawartymi w II Mojżeszowej. Ten brak odczuwano tak dotkliwie, powinien być uświadomiony ludziom, że ich stan duchowy jest zły. Niemożność składania ofiar wskazywała na zerwanie przymierza między Bogiem a Izraelitami. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych proroków, Joel nie poświęcił zbyt wiele uwagi analizie upadków i uchybień ludu wybranego. Znacznie bardziej interesowało go uzdrowienie wskazane przez lekarza Izraela. Przeczytaj Joela 13-20. Co prorok mówił Izraelitom? Choć okoliczności tym razem były nadzwyczajne, czym słowa te przypominają inne tego rodzaju wezwania znajdujące się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie? 13. Przepaszcie się i narzekajcie, wy kapłani. Zawódźcie, wy słudzy ołtarza. Przychodźcie, noc spędzajcie we włosienicy, wy słudzy mojego Boga. Gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmogącego. Czyż nie została zniszczona na waszych oczach żywność, a z domu waszego Boga radość i wesele? Ziarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło. Jakże porykują zwierzęta, stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk, nawet stada owiec zginą. Do Ciebie wołam, Panie, ogień, pożar, pastwiska na stepie. Żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Nawet dzikie zwierzęta ryczą do Ciebie, gdyż wysechł potok, a ogień, pożar, pastwiska na stepie. Joel wzywał duchowych przywódców, by ogłosili Narodowy Dzień Modlitwy i Postu, aby lud dokonał rzetelnego rachunku sumienia, wyznał grzechy i powrócił do Boga. W ten sposób Izraelici mogli wyjść z tego doświadczenia z odnowioną ufnością pokładaną w miłości i sprawiedliwości Pana. Ostatecznie nieszczęście mogło doprowadzić wierzących do głębszej więzi z Najwyższym. W Piśmie Świętym Bóg jest przedstawiony jako władca świata, ten, który go stworzył. Podtrzymuje go i kieruje nim zgodnie ze swoim zamierzeniem. W przypadku tego naturalnego nieszczęścia prorok radzi, by zamiast rozdzielać szaty, Izraelici rozdzierali serca, otwierając je na łaskę i miłosierdzie Zbawiciela. Nieszczęścia mogą nas dotykać w wielu formach. Bez względu na nasze zrozumienie ich przyczyn, jakich obietnic biblijnych można się trzymać, by wytrwać w nadziei? Jakie obietnice są szczególnie istotne dla Ciebie? Dziękuję.